To krótko. Krótko. A to dlaczego się stało, jak się stało? Czekaj, może... Wiesz co? Dlaczego? Ty trafił mnie jakimś ciosem. Dobry, nie? Ale silny jest. Skurczyły. A? Jeb. Nie wiem, za bardzo wyluzowany może byłem. Ty może po prostu... Pomoże po prostu, to już nie jest ten sam Bikowski, co kiedyś, co? Trzeba to tak powiedzieć, nie? Szczerze. Dnia jednego. Może dzisiaj jest ten dzień? A, nic nie odbierając a, Michałowi Cieślakowi. No dobrze, no. Z tego, co słyszałem, że najlepiej przygotowany jest w życiu na walkę życia, nie? No, widać to było. To tamto... Zacząłem, w momencie, gdzie walka się skończyła, no trafił mnie, bomba, trafił mnie, poleciałem, nie to, że chciałem polecić, poleciałem, wiadomo, nie, a mogłem kontynuować, ale też nie chciałem, żeby mnie wywrócił, nie, także dobrze, że sędzia zatrzymał to, po prostu widzieliście koniec Bikowskiego, panowie. Ostatnia walka to była? Tak, to mi się zdaje, wiesz. Ten, przygotowania, treningi do tej walki. Ksewer, jakbyś mógł ten nożyczki gdzieś skombinować, spoko, trzeba to przeciąć, bo w klubie. Ten. Ostatnia walka życia, to już nie jest to samo, nie? Treningi były dosyć intensywne. W ogóle nie byłem zmęczony końcem tej walki, nie? Rozumiesz, i ten. Treningi były intensywne. A to już nie jest to samo. W tych treningach też nie czułem to samo, co całe życie czułem. Co kiedyś już dawno temu pogodziłem się z losem, że odchodzę z boksu. To była zwariowana decyzja chyba moja, tak żona mi mówiła, żeby wrócić, nie? Do tej walki i tak się zaczęło tu, delikatnie. Ta w Kitchener przypadkowa, później ta w Polsce 6 miesięcy temu, nie? Dzięki. Wracając do tamtej walki, nie wiem, jeżeli zimno był na tyle waleczny wtedy i no ty, no tutaj czułem, że byłem w walce, nie? Czułem tą presję, agresję od Cieślaka. Nie wiem, czas, panowie, czas nadchodzi, wiecie, to w ogóle ten sport, ta gra, jest ograniczona, jeżeli chodzi o wiek, ile lat tu można robić, nie? Przygotowując się na tą walkę, no intensywnie się przygotowałem, ale wiem, że część treningu była takie, wiesz, wymuszone samo ciebie, nie? Żeby iść biegać, żeby iść do gymu, to i tamto. Tu mogłem w formie byłem, żeby iść 6-8 rund. Mocno bije, to co wam powiem? Mocno bije Michał Cieślak i to, co mnie trafił, to nie to, że to było takie, wiesz, pochopne moje zachowanie, żeby może iść na kolanko, coś takiego na ósemkę i oddech złapać, bo tam, wiesz, z kondycją, z oddechem nie było problemu, nie? Ale mi się zdaje, że ta walka potwierdziła to, że my się żegnamy. Nie? My się żegnamy. Pojebany świat, co? Łzy mi do oczu przychodzą. Żegnamy się, to wiem. Żegnamy się. Chciałem pozdrowić wszystkich moich kibiców. Do tej pory, którzy mnie wspierali, nie? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego łzy mi podłodzą. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie? Nie chodzi o to, że walkę przegrałem, bo przegrałem z lepszym. Zawsze byłem na to gotowy, zawsze wychodziłem do ringu, zawsze mówiłem sobie, jeżeli przegram, dlatego, że jest lepszy. Nie wchodzą w szczegóły, który cios jego mnie trafił, co tam się wydarzyło, zanim ja miałem szansę się otworzyć i zrobić coś nadzwyczajnego, co miałem w moim arsenale na dzień dzisiejszy przygotowane, no ukradł mi tą szansę, nie? No, ale jest silny i ten, może trochę silniejszy niż myślałem. Wspominając teraz te dwie rundy, w których ten przeszło, może głównym moim zgubieniem było to, że coraz mniej na nogach się ruszałem, a powinienem krążyć koło niego, nie? Taki młody byczek, pełny,
On chyba nie seksuje panowie, nie? Żeby zmienić to. On chyba przynajmniej mało seksuje, nie? Rozumieć tyle energii wrogości przyniósł z tego ringu. Czułem to, nie? I tego. Panowie, życie jest jedno. To jest, wiesz, bardzo wyczynowy sport tutaj, nie? Tutaj można życie nie tylko zgubić, ale od czasu do czasu gubią chłopaki życie, nie? Zdrowie na pewno. Jeżeli chodzi o Binkowskiego, wiesz, ty, mi się zdaje, że ja zrobiłem swoje, nie? Kiedyś miałem ambicje, wiesz, żeby dojść jak najwyżej, zrobić ten. No i wszystko miałem, wszystko mi się działo po mojemu, nie? Rozumiesz? Tym bardziej, że z czarnoskórymi się dorastałem, wychowałem w tym boksie i poza, rozumiesz? Moim głównym atutem tutaj w boksie było to, że posiadam te kocie ruchy, co niektórzy czarni nie posiadają. Potrafię z rękoma na dole, ale ty. Nie chodzi o to, że 39 lat. Nie chodzi o to, nie chodzi wcale o to, bo zajebiście się czułem. Nie czułem się zmęczony w żadnym momencie tej walki, ale walka się dopiero rozkręcała, nie? Czas spakować kredki do piórnika. Nie, powiem, będę szczery z wami. Czas spakować kredki do piórnika i zająć się, bo ten boks jest tylko jedną taką, wiesz, jedną z tysiący frajd, co człowiek ma w życiu. Jestem szczęśliwy, że do tej pory byłem w stanie, wiesz, nie tylko boksować tak długo, jak boksowałem i ten, ale wiesz, wystąpić w ojczyźnie kilka razy, nie? Wiecie, na 20, mniej więcej 6 lat, co ja tam mieszkam, czuję, że jestem, czasami, wiesz, widzę i słyszę to i czuję w środku, że jestem, wiesz, większym Polakiem, większym rodakiem niż niektórzy, którzy mieszkają tutaj na co dzień przez ten lat. Powiem wam, że zauważam niektóre, wiesz, rzeczy, które się dzieją, wiesz, między rodakami, co mnie szokują, nie? To, że właśnie Polak z Polakiem potrafi rozmawiać, Polak z Polakiem rozmawia i podczas tej rozmowy dosyć często angielskie albo cudzoziemskie słowa, jakieś zdania się te. To jest niedopuszczalne, nie? Prosiłbym was wszystkich, wiesz, że jeżeli macie małe dzieci, tak jak ja mam u was, żeby to, wiesz, wymuszać dla nich tą poprawną, stuprocentową mowę polską. Żegnam się. No. Pytania jakie są? To wszystko. Dzięki, Adam. Dzięki.